Po raz kolejny ostrucki hotel Villa Port pamiętał o mamach. Z okazji dnia ich święta zorganizowano tam specjalny wieczór poezji. Tym razem na przysłowiowy warsztat wzięto utwory Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Z inicjatywy hotelu Villa Port i pani prezes Elżbiety Lendo zostało zorganizowane takie spotkania z wyzwaniem Czytamy. Czytamy i dziś była druga edycja tego czytania. Miesiąc temu czytaliśmy Zbigniewa Herberta, a dzisiaj właśnie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. One się same, że tak powiem, cisną do ręki, ponieważ jest to inny rodzaj wesołości. To nie jest wesołość w stylu kabaretów dzisiejszych, ponieważ jest to satyra, groteska, jest to ironia, a te utwory po prostu się same pchają się do mówienia. Czytanie poezji to nie jedyna atrakcja przygotowana w tym dniu dla kobiet, które zjawiły się w hotelu Villa Port. Mogły one też zwiedzić ciekawą wystawę malarstwa oraz posłuchać koncertu piosenek Agnieszki Osieckiej. Utwór, który śpiewałam, to jest utwór pani Edyty Geppert, tak? Do którego właśnie tekst napisała Agnieszka Osiecka. Tekst, który tak naprawdę chyba każdy z nas w pewnym sensie może się do niego odnieść, ponieważ on opowiada o jakichś tam pewnych etapach w życiu, które no każdy z nas prędzej czy później przechodzi. No jak dla mnie na pewno pierwsza zwrotka, tak? Która jest skierowana właśnie do mamy, jest bardzo emocjonalna, tak? Może nie traktuję tego w ten sposób, że jakby ta mama gdzieś odeszła, tak? Bo moja mama nadal, że tak powiem, jest, nadal gdzieś tam kibicuje mi. Natomiast jest dla mnie bardzo mocno emocjonalna, ponieważ od dłuższego czasu już jakby ja w domu nie mieszkam, tak? Ja się z niego wyprowadziłam, prowadzę swoje życie. Więc właśnie takie chwile, gdzie możemy być razem, możemy wspólnie gdzieś tam celebrować takie święto choćby jak Dzień Matki, tak? To jest bardzo emocjonalne. I tak właśnie powinien wyglądać Dzień Matki. Spędzony w miłym towarzystwie, przy dobrej nastrojowej muzyce, a przede wszystkim bez trosk codziennego życia. Już dziś zapraszamy na podobną imprezę w przyszłym roku. Hotel Villa Port na pewno nie zapomni o tym najważniejszym i jednym z najprzyjemniejszych dni w życiu każdej kobiety.